Spróbuj przepisy kulinarne. Dzisiaj zapraszam na szybkie i pyszne ciasto czekoladowe. Wychodzi mięciutkie i puszyste, a do tego jest bardzo szybkie do zrobienia. Polecam. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 300 g mąki pszennej, 300 ml śmietany 18%, 300 ml oleju, 3 jajka, 200 g cukru, 150 g rozpuszczonej i przestudzonej czekolady, 3 łyżeczki kakao i łyżeczkę sody. Mąkę mieszamy z kakao i sodą. Jajka ubijamy. Po chwili dodajemy cukier. Następnie dodajemy mąkę. Wlewamy olej oraz śmietanę. Czekoladę. Całość jeszcze chwilę miksujemy. Ciasto wylewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Pieczemy około 50 minut do tak zwanego suchego patyczka w trybie góra-dół. Ciasto wyjmujemy z piekarnika i studzimy w temperaturze pokojowej. Będziemy potrzebować również uprażone na suchej patelni płatki migdałów, a do polewy szklankę śmietany 30%, 150 g czekolady i łyżkę kakao. Śmietanę podzieloną na kostki czekoladę i kakao przekładamy do rondelka i podgrzewamy od czasu do czasu mieszając, aż zacznie wrzeć. Polewę pozostawiamy na jakieś 5 minut, aby lekko przestygła. I wylewamy na ciasto. Rozsmarowujemy równomiernie po całej powierzchni. Wierzch posypujemy migdałami. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.